Stanisław Michalkiewicz odpowiada na pytania dotyczące m.in. wyjścia Amerykanów z Afganistanu, historii Polski pod koniec lat 30. czy zarządzania państwem. Panie redaktorze, interesowałaby mnie sprawa tej takiej dosyć niespodziewanej i chaotycznej decyzji Amerykanów o wyjściu z Afganistanu. To by było pierwsze pytanie, a drugie, niedawno pojawił się pomysł, idea rozbudowy polskiej armii do 300 tysięcy osób. Obecnie ta armia chyba liczy około 110 tysięcy, więc ta różnica jest ogromna. Jak pan sądzi, czym podyktowana jest ta decyzja? No myślę, że jest podyktowana rozwojem sytuacji. Rzeczywiście, jeżeli w Kongresie Stanów Zjednoczonych panują takie nastroje, że wpływała osoba, która współpracuje z sekretarzem stanu Antonim Blinkenem, mówi o możliwości zmiany rozlokowania wojsk, no to musimy z tego wyciągać jakiś wniosek. Ja zresztą też tak uważałem, że obronę trzeba opierać na siłach własnych. Dobrze mieć sojuszników, ale no, my w 1939 roku też mieliśmy sojuszników, bo okazało się, że nic nam to nie pomogło. Więc tak jak to mówił amerykański prezydent Theodore Roosevelt, nie Franklin, tylko Theodore, że mówi, w polityce to trzeba mieć tęgi dębowy kij za plecami, ale przemawiać pokojowo jak najbardziej. Tak, no, to jest. No więc pytanie tylko, czy Polska przy tych wszystkich programach rozdawniczych będzie w stanie zdobyć się na taki wysiłek finansowy, żeby to nie tylko chodzi o rozbudowę ilościową armii, znaczy personalną, bo to koszty wegetacyjne to nie są takie duże, tylko te 200 tysięcy następne to trzeba uzbroić. No i to nie można ich tak uzbrajać, jak na przykład bataliony obrony terytorialnej, bo tam minister Macierewicz mówił, że to na Putina tam. No to od razu widać, że nie, jak nie wytrzymałyby te bataliony konfrontacji nawet z ogólnowojskowymi oddziałami rosyjskimi. Nie mówię o specnazie, bo to w ogóle nie ma mowy, ale z ogólnowojskowymi takimi. Z uwagi na uzbrojenie, podobno poziom wyszkolenia się poprawił, ale no uzbrojenie w lekką broń strzelecką to nie jest, moim zdaniem te bataliony obrony terytorialnej to są na co innego. To też jest zagrożenie i też dobrze, że Macierewicz to zrobił. Myślę, że dobrze. Otóż mamy w Polsce około 2 milionów Ukraińców. W większości to są ludzie, którzy po prostu chcą tutaj się osiedlić, zarobić albo zarobić parę złotych i tak dalej. Ale przy takiej liczbie to trzeba z góry zakładać, że 0,5%, może nawet nie daj Boże 1, może być zadaniowany wywiadowczo i dywersyjnie. I to niekoniecznie przez ukraińską bezpiekę. Ponieważ istnieje w traktacie lizbońskim tak zwana klauzula solidarności, która mówi, że jak w jakimś państwie członkowskim pojawiło się zagrożenie dla demokracji, to Unia Europejska na prośbę tego państwa może udzielić mu bratniej pomocy. I konkretyzacją tej klauzuli solidarności jest ustawa numer 1066, która przewiduje, że w razie rozruchów jakichś, to mogą być wykorzystane na terytorium Polski formacje zbrojne obcych państw. No to jeśli by, a jeszcze takim kolejnym argumentem, który mnie to chyba w ubiegłym roku, czy dwa lata temu, w Dorohusku zostały złapane na przejściu granicznym dwie Ukrainki, obywatelki Ukrainy, które jako urządzenie hydrauliczne chciały przeszwarcować działko, takie 3000 strzałów na minutę. No to na pewno nie do napadu na banki. Takich rzeczy się nie używa.
Kiedy byłem na Podkarpaciu, dostałem z kilku źródeł, i to wiarygodnych, informacje o tym, że jest duży przemyt broni do Polski z Ukrainy. No to ktoś musi te broni odbierać. Więc jeżeli by rzeczywiście 0,5% nawet było zadaniowanych dywersyjnie, zakładając, że nasycenie bronią jest dostateczne, to wywołanie takiej wyłynki w Polsce, to znaczy niszczenie mienia, tam mordowanie ludzi i tak dalej, to nie jest zadaniem niewykonalnym. No i te oddziały, te bataliony obrony terytorialnej, myślę, że to NATO są. Że to NATO są, bo one by sobie z Wołynką mogły poradzić. Z Putinem to nie, ale z Wołynką by sobie mogły poradzić. Znają teren, są u siebie i tak dalej. Więc myślę, że tak. Natomiast rozumiem, że chodzi o te koncepcje zwiększenia armii. Chodzi o wojska operacyjne. No to one muszą być już uzbrojone dobrze. No i tu to jest kwestia kosztów i czasu. To jest kwestia kosztów i czasu, bo na przykład pan minister Błaszczak ogłosił, że kupi tam 250 czołgów Abrams. Rzeczywiście bardzo dobre czołgi są, ale to wymaga, oprócz kupienia tych czołgów, wymaga zorganizowania całego systemu szkolenia, ponieważ te czołgi są inne i znaczy bardziej zaawansowane niż te, które w Polsce są, mówię o Leopardach. Już nawet mniejsza o te stare typy, ale o Leopardach. I one są całkiem inne i są bardziej zaawansowane, więc to trzeba stworzyć takie ośrodki szkoleniowe, tam trenażery i tak dalej. No to dużo rzeczy. Nawet narzędzia w zakładach tych remontowych, to trzeba też je stworzyć, narzędzia, bo tam jest wszystko skalibrowane w calach, a nie w jednostkach metrycznych. Muszą być inne narzędzia do tego. Także koszty są znacznie szersze niż samo wyposażenie armii w odpowiednie uzbrojenie. Ja, jak gdyby wychodząc naprzeciw temu, to właśnie dlatego uważam prezydenta Kwaśniewskiego za prawdziwe nieszczęście dla Polski. Bo on tyle okazji, które były, żeby te jakieś polskie interesy pozałatwiać, to chyba on najwięcej, bo miał długie dwie kadencje pełne, to on chyba najwięcej puścił kantem. I podam mi przykład jednej takiej okazji. Polska wprowadziła kontyngent wojskowy do Iraku, bo prezydent Bush nas tam prosił i tak dalej. To trzeba było tę prośbę spełnić, ale trzeba było przedstawić prezydentowi Bushowi prośbę o dwie przysługi wzajemne. Widzi pan, panie prezydencie, my tu, jak pan tutaj nas poprosił, to my tu jesteśmy, marszałku, no voilà, prawda? Ale no, dwie przysługi wzajemne. Pierwsza to zgoda Ameryki na militarną konwersję polskiego długu zagranicznego. Ta konwersja by polegała na tym, że zamiast spłacić wierzycielom naszym, to za ich zgodą byśmy przeznaczyli te pieniądze na modernizację sił zbrojnych. Trzeba by było coś tam kupić u nich, żeby oni tam mieli jakiś interes. To było do załatwienia, bo wszystkie państwa wtedy, już które były wierzycielami Polski, to już były tylko państwa należące do NATO. Więc to było do załatwienia. Zresztą jak byłem w Waszyngtonie, to tam rozmawiałem z takim właśnie panem, który był doradcą prezydenta Reagana. No i tam prosiłem go chociaż o 10 minut, on mi 3 godziny poświęcił i dowiedziałem się, co tam chciałem się dowiedzieć. On powiedział, to było do załatwienia. Druga sprawa była trudniejsza, mianowicie, żeby rząd amerykański nam obiecał, że nie będzie wywierał na Polskę żadnych nacisków w sprawie żydowskich roszczeń majątkowych. No on mówi tak, to by było trudniejsze, ale mówi, trudne sprawy też trzeba podejmować.
No to, ale nikt ich nie podjął, a prezydent Bush nie jest prezydentem Polski, tylko i nie musi, nie ma obowiązku troszczyć się o polskie interesy. O tak to wygląda, o tak to wygląda. Ale no to Polacy takiego pierota sobie wybrali na prezydenta i to nawet na dwie kadencje. No to jest prawdziwe nieszczęście. Bo to było do załatwienia i można by było, to były spore pieniądze, wpuścić kilka miliardów złotych w przemysł zbrojeniowy w Polsce, to całkiem inaczej by to dzisiaj wyglądało. No ale to... I później, kiedy już ten kontyngent pan minister Klich z Iraku wycofał, no to ja go zapytałem publicznie, panie ministrze, wygraliśmy tę wojnę, czyśmy przegrali? Bo jak wygraliśmy, to gdzie są łupy, gdzie są jeńcy, gdzie są branki, te churysy, prawda? A jak przegraliśmy, to kto ma stanąć pod ścianą? No bo nie może być tak, że państwo przegrywa wojnę i nikt za to nie odpowiada. Głuche milczenie było mi odpowiedzią oczywiście. O to jest właśnie ilustracja, jak małym rozumem nasze państwo jest rządzone. No to zresztą nasze nie jest wyjątkiem, ale to o innych się nie musimy martwić, tylko o nas się musimy martwić. Tak jak to mówił jeden taki pesymista, mówi, ludzie to straszni egoiści. Każdy myśli tylko o sobie. O mnie myślę tylko ja jeden na całym świecie. Proszę bardzo. Profesor Witold powiedział, że żyjemy w roku 1937. Co pan sądzi o tym? Nie wiem, co miał na myśli. No, sytuacje i zagrożenia. O, w 1937 roku oczywiście zagrożenie istniało, dlatego że Niemcy się zbroiły. Niemcy, inaczej może powiem tak, co było rdzeniem programu NSDAP? Rdzeniem programu NSDAP był pomysł, żeby zamiast spłacać reparacje wojenne, to pozabijać wierzycieli Niemiec. Pozabijać, bo jak się ich zabije, to już nie ma długów i tego. Hitler nie cofał się przed żadnymi wnioskami, więc to on... Reszta to było, jak to zrobić, bo to trzeba było gospodarkę przestawić, to trzeba było ludzi odpowiednio ukształtować, żeby nikomu nie drgnęła ręka, jak będzie tych wierzycieli mordował i tak dalej. I te przygotowania były znane. Ostatnim takim, moim zdaniem, ostatnim dzwonkiem takim, który, no, to jest takie, najgorzej jest się wypowiadać na temat historii alternatywnej, co by było gdyby. Ale w lipcu 1939 roku pojechała delegacja brytyjskiego sztabu imperialnego z generałem Ironsidem do Moskwy, żeby Stalina namówić do udziału w koalicji antyniemieckiej. I Stalin, ojciec narodów, nie powiedział nie, tylko powiedział tak. No tak, ale jak to zrobić? Przecież Związek Radziecki nie ma wspólnej granicy z Niemcami. To w jaki sposób Armia Czerwona ma wejść w kontakt bojowy z Wehrmachtem? Gdyby, powiada ojciec narodów, Armia Czerwona obsadziła zachodnią granicę Polski, a to co innego. Krótko mówiąc, zażądał zapłaty z góry. I Anglicy, którzy w kwietniu 1939 roku udzielili nam gwarancji, no to w drodze powrotnej się chcieli dowiedzieć, co polski rząd na ten temat sądzi. Więc było oczywiste, że absolutnie nie można im ufać. Zresztą to Winston Churchill mówił, że Polacy to jest bardzo lekkomyślny naród. To prawda, wiedział co mówi. Najlepszym dowodem naszej lekkomyślności to było to, żeśmy jemu zaufali.
Także on wiedział, co mówi. Gdybym ja był ministrem spraw zagranicznych, wtedy to bym zrobił tak. Pożegnałbym bardzo uprzejmie delegację brytyjską i zaraz bym wysłał iskrówkę do ambasadora Lipskiego w Berlinie, jakie są warunki niemieckie. Bo jak już się musimy sprzedawać, to lepiej się sami sprzedajmy, niż przez jakichś pośredników. Bo pośrednicy przede wszystkim będą chcieli sami na tym skorzystać, bez liczenia się z naszym interesem. No, co by to... I drugie takie, to wtedy Polska stała przed bardzo dramatyczną sytuacją. Właściwie pytanie brzmiało tak. Co jest lepsze? Czy oddanie części terytorium państwowego, czy oddanie całego państwa? No ja uważam, że lepsze jest oddanie części terytorium. Nie chodzi o coś innego, czy te czarne chmury, które przed II wojną światową gromadziły się nad Polską, czego wyrazem jest wypowiedzi profesora Kierżuna, użycie daty 1937, dostrzega pan w takim natężeniu również dzisiaj i w perspektywie tych kilku lat możemy się obawiać czegoś tragicznego. Myślę, że nie grozi nam wojna w tym tradycyjnym rozumieniu. Niemcy załatwiają tę sprawę środkami pokojowymi. Zresztą tak postanowiły to robić, bo Hitler co? No, próbował zbudować Rzeszę środkami militarnymi. Skończyło się to na dewastacji Europy. Całe narody znienawidziły Niemców. No i w końcu nic nie osiągnął. No to wyciągnęli z tego wnioski i teraz próbują budować czwartą Rzeszę środkami pokojowymi, które są podobnie skuteczne, tyle tylko, że tańsze. I to, co mówiłem tutaj w tym wystąpieniu inauguracyjnym, to właśnie to jest to, na tym polega to zagrożenie. Historia się nie powtarza tak kropka w kropkę, chociaż ze wszystkim się trzeba liczyć, dlatego na wszelki wypadek dobrze jest mieć ten kij dębowy za plecami. Ale mówię, wydaje mi się, że teraz jest inna koncepcja, bo wojna przeciwko Polsce czy przeciwko Węgrom wystraszyłaby resztę Europy. Wystraszyłaby po prostu. Być może, że nawet doprowadziłoby to do dezintegracji Czwartej Rzeszy. W związku z tym nie sądzę, żeby Niemcy się na to zdecydowały, tym bardziej, że nie muszą. Mają tak rozbudowaną agenturę w Polsce, że właściwie robią u nas, co chcą. Robią u nas, co chcą. Proszę bardzo. Proszę pan. Panie redaktorze, z tego, co pan mówi, wrócę do podstaw pana wszelkiego rodzaju wypowiedzi, czyli do ulubionej teorii spiskowej dziejów. Praktycznie rzecz biorąc, to niezależnie co byśmy tu cokolwiek mówili, cokolwiek robili, do chwili obecnej wpływy służb, tych poważnych służb, tych kilku poważnych ośrodków na całym świecie są przerażające, bo nie tylko jest kwestia manipulowania progowego, podprogowego, edukacją, wpływania na świadomość człowieka, na zoperowanie mu jego umysłu, że on uważa, że to przestaje myśleć po prostu. Są inne metody jeszcze straszne, bo jest broń ultimatywna i bakteriologiczna i inna. I tam jednak ci mniemam rozsądni, bardzo rozsądni ludzie w myśl zasady, że oni to dlatego są bardzo rozsądni, bo to oni trzymają w niewielkiej ilości jakieś to ugrupowania trzymające władzę. No, praktycznie rzecz biorąc, my nie mamy takich służb, bo one jeszcze mogą motywować swoje społeczeństwo, na przykład służby Stanów Zjednoczonych mogą motywować swoje społeczeństwo do takiej, a nie innej działalności gospodarczej i nad tym trzymać to i pilnować, bo one takie odnośnie Węgier, one
On by nie istniał, gdyby nie istniał potencjał gospodarczy Stanów Zjednoczonych. One są związane jak gdyby... To jest, jeśli mogę panu wejść w słowo, to jest, proszę pana, taki problem, rzeczywiście nasz problem bardzo poważny, polityczny, być może najważniejszy, że znaczy wyeliminować wpływu tajnych służb, czy armii, czy jednych i drugich na życie publiczne, to jest niepodobieństwem. No i nawet nie wiem, czy byłoby to celowe, bo państwem ktoś musi rządzić. Przecież nikt nie zgodzi się na to, żeby państwem rządziła ulica, zwłaszcza takim państwem, które ma broń jądrową. No i co, tam ulica będzie decydować, kiedy tej broni jądrowej użyjemy? Nikt na to nie pozwoli. To jest za poważna sprawa, żeby tu w ten sposób puszczać się na takie hazardy. W związku z tym, no ktoś... I co jest potrzebne do rządzenia państwem? Dwie rzeczy właściwie, siła i wiedza. I jednym i drugim dysponują tajne służby i armia. I jednym i drugim dysponują. I tak jest w wielu państwach. Demokratyczne te procedury to tak jest rodzaj tam parawanu, za którym naprawdę się... Bo ja byłem kiedyś, jak byłem w Australii, byłem w Canberrze. No i postanowiłem wziąć udział w życiu politycznym Australii. I poszedłem do parlamentu, żeby sobie tam przysłuchać się debacie. No i rzeczywiście bardzo ciekawa była debata. Najpierw przemawiał jeden poseł, a na sali była jeszcze jedna osoba, taka pani, i speaker, który bohatersko walczył z sennością. I ten poseł przemawiał, po czym skończył przemówienie, ukłonił się i wyszedł. I przemawiać zaczęła ta pani, już tylko do speakera, który już walczył z sennością w stopniu heroicznym. I ja zrozumiałem, miałem przykład, że nie tam są podejmowane decyzje, na pewno nie tam. To jest dobra lekcja była, ale no to dobra, nie tam, to znaczy, a gdzie? A no to właśnie dobrze się nad tym zastanowić, gdzie? I nasz problem polityczny bardzo poważny, i tu się różni Polska od państw poważnych, że w państwach poważnych tajne służby służą swojemu państwu, bo wiedzą, że nie będą miały innego. I co więcej, dodatnie sprzężenie zwrotne, tak przez dziesięciolecia ukształtowane, że jeżeli to państwo będzie w dobrym stanie, to ich możliwości też będą duże, oni tam poza granicami nawet będą mogli różne sztuki wyprawiać. No i to i dobrze. Natomiast nasz problem polega na tym, że nasze tajne służby od 1944 roku służą komu innemu. I to właściwie no i tyle. No. To jest bardzo poważna sprawa, bo jak można to zmienić? No, dwie możliwości są. Albo ich pozabijać, albo ich przekonać. Trzeciej nie ma. No kto ich będzie wychowywał, jak to wie pan? No mówiłem, że dziedziczenie pozycji społecznej jest. No, to tak. A drugie moje pytanie. Tak, proszę przypomnieć. Pan o tym niemieckim generale, który utracił prawa nabyte, a jednocześnie... No nie utracił właśnie, sąd mu przyznał, generał Heppner, tak. Tak, ale utracił wskutek tego, że znajdował się w takiej sytuacji, że miał nad sobą Adolfa Hitlera i... Ale właśnie nie miał, proszę pana, niech pan zrozumie, że on wystąpił... Powiedział pan, że później Hitler polikwidował to prawa nabyte. No tak, ale już na przyszłość jemu nie odebrał, bo już nie mógł. Ale zważywszy teraz na to, że powiedzmy mamy rozbuchaną biurokrację, czyli 3 miliony, które są jakąś tam siłą, która głosuje, i mamy rozdawnictwo, to teraz to rozdawnictwo są właśnie ludzie, które traktują jako prawa nabyte, więc czy żeby przerwać te prawa nabyte bez powolnego procesu legislacyjnego, czy sugeruje pan, tak powiedzmy półsłówkami, że potrzebujemy kogoś takiego jak Hitler, czy wojna, czy jedno? Nie, niekoniecznie, wie pan, ani Hitler, ani wojna, bo Hitler jednak, wie pan, miał dużo takich bzików, które tam były niepotrzebne, a strasznie dużo nieszczęść na świat sprowadziły. Natomiast powinniśmy się zastanowić, czy
przypadkiem, żeby to wszystko przeforsować, czy nie odejść od procedur demokratycznych. Tak. To tak jak Stefan Kisielewski mówił, jak jeszcze w 89 roku, kiedy światło nie było oddzielone od ciemności, tam się wszyscy zastanawiali, co by tu zrobić, to Stefan Kisielewski miał bardzo prosty program polityczny. On się lubował w paradoksach takich. Na przykład ulubiony toast Stefana Kisielewskiego to był taki: za wspaniałe powodzenie naszej beznadziejnej sprawy. I wtedy przedstawił bardzo krótkich żołnierskich słowach program polityczny. Wziąć za mordę i wprowadzić liberalizm. No jasne, że jestem za. Ja w ogóle nie jestem ultrasem demokracji. To już państwu mówiłem. Państwem ktoś musi rządzić. No to niech rządzi. Ja bym się wcale nie obrażał, jakby bezpieczniacy czy tam wojsko rządziło państwem. Ja ich nie za to krytykuję, że oni rządzą państwem. Ja ich krytykuję za to, że robią to źle. Bo gdyby robili to dobrze, to niech im Pan Bóg da zdrowie i tyle, no. Taniej by to może kosztowało. Biurokracja zawsze jest, bo to wie pan, się tego nie da. Tylko wie pan, zawsze, proszę państwa, jak zastanawiamy się nad takimi sprawami, to dobrze jest stawiać sobie takie pozornie głupie pytania. Bo one bywają szalenie inspirujące. Na przykład pewien astronom, to się nazywa w astronomii paradoks Olbersa, postawił głupie pytanie, dlaczego właściwie w nocy jest ciemno? Odpowiedź na to pytanie wcale nie była łatwa, 100 lat zajęła. No i wreszcie okazało się, że dlatego, że wszechświat nie jest nieskończenie wielki. Takie właśnie odchłanne wnioski wynikły z głupiego pytania, dlaczego właściwie w nocy jest ciemno. Proszę bardzo. Pytanie, które mieliśmy do 18 sale, ale... A, no to jesteśmy w cęgach reżimu. Tak, bardzo fajnie. Chcemy się zrzucić. Nie, akurat to było tak, że mamy salę za darmo wynajętą, ale była tam do 18, ale było wszystko później obgadane jeszcze raz. Nie nadużywajmy gościnności. Tak. Mamy to stulecie odzyskania niepodległości. Będzie teraz Marsz Niepodległości, dla których jest zmorą taką. I tu się chciałem zapytać, jak pan to widzi, jak ostatnio rząd zapraszał, najpierw narodowców wcześniej nie chciał zaprosić do tej całego komitetu, a teraz nagle mówi, że idźmy razem w całych... No więc to jest ilustracja, że rząd postępuje zgodnie z indiańskim przysłowiem. Jak nie możesz ich pokonać, to przyłącz się do nich, a najlepiej pokieruj nimi. To tak w sztuce mrożka tak jest, jak tam jeden taki ambicjoner polityczny staje i powiada tak, to jak się nazywa ten ruch i jakie ma zasady ideowe ten ruch, na którego czele mam stanąć? No, ponieważ ruch narodowy jest potencjalnie niebezpieczny w tym sensie, że może się przekształcić w polityczną alternatywę, to się robi wszystko, żeby go, jak go nie można rozbić, to żeby przejąć nadzór nad nimi. Ale pan minister ten, Brudziński, jak został ministrem spraw wewnętrznych, to przecież powiedział otwartym tekstem, że będzie ruch narodowy zwalczał. I robi to. I robi to. No, przy pomocy z takich metod właściwych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, to znaczy różnych takich prowokatorów tam nazywa, którzy doprowadzają do tego, że ten ruch narodowy właściwie jest rozbity całkowicie. Całkowicie rozbity. Więc to tak się robi. To tak się robi. Wybory we Francji. Przecież Emmanuel Macron, obecny prezydent, to jest taki właśnie produkt tajnych służb francuskich. Ja uważam, że to jest facet, który został przez wywiad francuski wystawiony po to, żeby zablokował drogę do prezydentury Frontowi Narodowemu. No i zablokował. I teraz jego notowania są najniższe w historii. Jeszcze żaden prezydent Francji nie miał takich niskich notowań. Rzeczywiście i słusznie, no. I słusznie. Ale zagrodził drogę Marynie Le Pen. No i wystarczy. Murzyn zrobił swoje, a potem niech tam idzie z tą panią nauczycielką tam do kupy i tego.